Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS1. I kontynuujemy lochy, czyli w sumie lokację, którą warto byłoby skończyć. Wypadałoby w sumie. Poprzednim razem zrobiliśmy właśnie lekcję obrony przed czarną magią oraz Potion Class, gdzie nauczyliśmy się robić potki. I dzisiaj wielki finał. Someone has been casting spells of the dark arts, Harry. It's all very peculiar, I must say. The exit to the dungeons is blocked by a horrendous set of curses. Dark arts magic, I'm sure. There are four curses and each must be dispelled before the door will unlock. The actual curses are hidden around the dungeon. Once found, use your knockback jinx to dispel them. Więc bez głowy nikt tutaj nam opowiedział o tym, że te podwójne drzwi są zablokowane przez poczwórne przekleństwo. Przekleństwo, które jest oznaczone czterema gałkami ocznymi o czterech różnych kolorach, które symbolizują kolory domów w tej oto gierce, czyli wiecie, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oraz Ravenclaw. No i naszym zadaniem jest teraz dostanie się do odpowiednich korytarzy, wyrzucić po prostu Wingardium Leviosa, albo po prostu nie, czekajcie, nie Wingardium Leviosa, tylko Flipendo, naszą różdżką, żeby po prostu te gałki oczne zniknęły i drzwi mogły się odblokować. Poprzednim razem jeszcze zrobiliśmy wszystkie challenge bez głowego Nika, które polegały na przesuwaniu garnków. Why, it's Potty Way Potter! I'm peeved, Potter, and you better watch out for me. Young Potter, you're ugly, but what can we do? Everyone says you belong in a zoo. If you look in a mirror, it surely will crack. The best thing to do is wear a nice sack. Tja, to jest Irytek, którego dopiero teraz w ogóle poznajemy w połowie gierki, co jest zaskakujące, bo w wersji na PC przynajmniej go poznaliśmy na samym początku, a tutaj ni z gruchy, ni z pitruchy po prostu się pojawia, chociaż jeśli mam być szczery, to wolę go w lochach, niż żeby sobie latał po Hogwarcie, nie żeby coś. I teraz co, no, będziemy sobie skakali po tych garnkach, które tutaj lewitują, ponieważ będziemy mogli się dostać dzięki temu do korytarza, który nam... w którym właśnie jest to przekleństwo, tylko właśnie nie wiem, czy to będzie przekleństwo Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor czy Slytherin. Któreś z tych gałek ocznych w każdym razie tam będzie. Albo będą dwa naraz? Nie wiem. Wiem, że w jakiejś tutaj sekwencji były dwa naraz w jednym korytarzu. I to właśnie chyba jest tutaj, tak mi się wydaje. Swoją drogą, te korytarze będą przepełnione właśnie tymi zbrojami chodzącymi, które w zasadzie będą jedyne co to bronić tego miejsca i za pokonanie ich będziemy zdobywali punkty dla naszego domu. Tutaj w ogóle ta sekwencja przypomina coś, jakby coś tutaj chcieli wyciąć. Jakby tutaj miało, nie wiem, być zejście na sam dół do jakiejś, nie wiem, piwnicy czy czegoś. Może tam Dumbledore kotki trzyma czy coś? Nie wiem. Ma jakiś taki chłop dziwny fetysz do trzymania kotków w piwnicy. Z tego co słyszałem. Aha, warta uwagi jedna rzecz. Ta lokacja w lochach to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy my tutaj zwiedzamy ją. Po przejściu już lochów na 100%, zebraniu wszystkich fasolek, już nie będziemy mogli tutaj nigdy wrócić, więc to jest jednorazowa wizyta. Chyba że chcecie sobie nowy save zrobić. Zaczynamy od przekleństwa rzuconego na Gryffindor, przez co czerwona gałka oczna znika. Zostaje jeszcze przekleństwo na Slytherin, Hufflepuff oraz na Ravenclaw. W ogóle to jest zaskakujące, bo w filmie czegoś takiego nie było. Przynajmniej nie przypominam sobie, by jakieś gałki oczne latały wokół zablokowanych drzwi. Chyba że w książce coś takiego było, no to wtedy zwracam honor, ale wątpię, bo z tego co kiedyś czytałem książkę, to nie wyczytałem niczego takiego. Więc fajne jest to, że Argonauci tutaj chcieli troszeczkę coś od siebie więcej dać. Tak, mamy teraz sekwencję, która zabierze nas do albo Hufflepuff, albo do Ravenclaw. Albo Slytherin. Ale raczej wątpię, że tutaj Slytherin. Chociaż, czekajcie, tutaj jest wąż, więc...
No to by mogło się kojarzyć z naszymi ślizgonami. W sumie to zaskakujące, bo powinienem mówić na nich ślizgoni albo normalnie Slytheryn, ale ja to mam właśnie w zwyczaju, że zawsze mówię tą normalną nazwę, tą angielską, czyli Slytherin. Nigdy jakoś, albo rzadko kiedy mówię właśnie ślizgoni na nich. Ale myślę, że będę się do tego trochę przystawić, bo jednak no, jesteśmy w Polsce, więc reprezentujmy Polskę, a nie reprezentujemy tylko za granicę. Tak więc ja. Lewitujący stół. Takie rzeczy tylko w Hogwarcie, moi kochani. Niebieska powłoka. I niebieska pochodnia, kurde. W sensie niebieski ogień wydobywający się z pochodni. To jest w ogóle zaskakujące, ponieważ były tam symbole Slytherynu, a mamy teraz Ravenclaw. Okej, jeszcze musimy pokonać przekleństwo z Pufflepuffu i ze Slytherynu. Jeśli chodzi o tę sekwencję, to za dzieciaka przyznam szczerze, że nie wiedziałem w ogóle o tym korytarzu i mimo, że gra mi wprost podpowiadała, że hej, tutaj powinieneś przejść, to przez chwilę myślałem, że jest to lokacja, która by zakończyła mi ten quest, co spowodowałoby, że drzwi by się za mną zamknęły i nigdy bym nie mógł zwiedzić tej oto lokacji. W jakim ja byłem wielkim błędzie, że ja od razu tędy nie przeszedłem, to jest naprawdę głowa mała. Aczkolwiek, no mówię, po czasie po prostu stwierdziłem, że dobrym pomysłem jednak będzie zaryzykowanie i pójście tędy. No i jak się okazało, miałem dalszą część fabuły. No i przy okazji mogłem pozbierać resztę fasolek o kolorze zielonym. W ogóle jeżeli chodzi o odcinki z tej serii, to już zostało nam ich tylko 3 plus odcinek ekstra, tak więc serią się niedługo będziemy żegnać, co jest dosyć smutne, ale przynajmniej zajmiemy się za Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS2. Gierka, która jest bardzo fajna. Znaczy, z tego co mniej więcej oglądałem, ale będę musiał sobie sam zagrać, żeby wyrazić opinię. O, i patrzcie teraz tutaj na to. Ha? A co on tam robił? Przyznam szczerze, że jak kiedyś, jak byłem mały, zobaczyłem moment, gdzie on tam sobie po prostu chodził u góry, to dosłownie prawie zawał serca miałem, nie? A miałem dopiero 6 lat. 6 lat i zawał serca. Nieźle. Nie, ale tak na serio, to powiem wam szczerze, czułem trochę taki niepokój, nie? Że o, on nas obserwuje przez całą tę grę, on cały czas widzi każdy nasz ruch. Co nie jest dalekie od prawdy, bo ten, którego imienia nie można wypowiadać, cały czas obserwuje nas. Swoimi czerwonymi, przekrwionymi gałkami ocznymi. Teraz pozostaje nam pokonanie już tylko tych kwiatów, które zieją ogniem, albo tych roślin. No i w zasadzie musimy dostać się do przekleństwa rzucone na dom Pufflepuff. Albo Hufflepuff. W sumie nie wiem, jak to się mówi. Ja zawsze na to mówiłem Pufflepuff, ale mogłem się oczywiście też i mylić. Już mamy nawet żółtą powłokę, co wskazuje, że tutaj będzie żółta gałka oczna, która będzie nas tutaj, się z nas śmiała. Proszę bardzo. No i tyle. Już mamy całą tutaj drogę zaliczoną. Zedytowałem wam jakby przejście między tymi wszystkimi korytarzami, bo myślę, że to byłoby zbyt długo czasochłonne i teraz idziemy do bezgłowego Nika. Well done, Harry. You've dispelled all 4 curses. Whoever put them there really wants to stop students exploring the castle. Oh my, look at the time. You've been down here for so long, the transfiguration class is about to start. Don't be late. Professor McGonagall is head of Gryffindor House. You don't want to upset her. The Transfiguration class is situated in the upper castle. You can gain access to it from Gryffindor Tower. No, więc w dużym skrócie lochy mamy już zaliczone. Teraz musimy dostać się do Upper Castle.
na lekcję transfiguracji. Albo do Transfiguration Class, jakby to ujął bezgłowy Nick, którą prowadzi pani profesor McGonagall. A jak wiadomo, nie wolno się spóźniać, ponieważ ona już od razu nam odejmie 50 punktów dla Gryffindoru, więc lepiej nie ryzykować. Ale zanim to zrobimy, podejdźmy do Freda i George'a, żeby otrzymać hasło. Hey Harry, have you got those green every flavor beans? Ha, nice work. The password for the portrait is Wanglewort. Wanglewort, okej. Okay. Ciekawa nazwa, nie powiem, że nie. Wanglewort. Well done, young man. You've got the password. At least in here you'll be safe. No, też się cieszę, że ty się cieszysz. I co tutaj ciekawego będziemy mieli? Quidditch Armor, czyli wzrośnie nam dzięki temu damage, albo naszej miotle wzrośnie damage. I hope my dungeon gets back to normal soon. All this excitement is giving me a headache. Okej, okay. To fajnie sobie tam pogadałeś, nie powiem, że nie, kolego. Dwuzłotowy. I teraz się pewnie zastanawiacie, Pomidor, ale po co ty tutaj idziesz? No, z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, czy ten glitch podziałał, ale jak widzicie, jednak nie działa. I dalej mamy kłódeczkę na tych drzwiach, więc no niestety, przykro mi, ale profesor Snape rzucił czary na te drzwi, więc kłódka nie będzie niewidzialna, tylko będzie widzialna. I chciałem wam przy okazji pokazać, że tamto miejsce, gdzie poszliśmy na początku odcinka, już zostało na wieki wieków amen zablokowane. Tak więc jeżeli chcesz raz jeszcze tam przejść, to proponuję stworzyć nowy save i na nowym save'ie robić raz jeszcze całą historię gry. Aczkolwiek jeżeli nie masz ochoty, to po prostu kontynuuj dalej gierkę i nie zwracaj uwagi na to, że jakieś tam pomieszczenia zostały dla ciebie zablokowane, mój drogi kolego, koleżanko, whatever. Zależy tutaj, kto tu będzie oglądał ten let's play, bo o ile ktoś jeszcze pamięta o tej grze, to mnie w ogóle zastanawia. Oczywiście, jak to ja, zawsze muszę wchodzić do książki i zapisywać nawet najmniejszy postęp, ale to nie jest w złej wierze, bo zwykle to robię z tego powodu, że obawiam się, że zawsze gra może się w dupiatym miejscu skraszować, a tego bym bardzo nie chciał. No i teraz sobie idziemy tym korytarzem, gdzie niegdyś Snape stał i ruszamy do Upper Castle. Ponieważ lekcja z profesor McGonagall i nie wolno się spóźniać po raz kolejny, tylko tak przypomnę gwoli ścisłości, żeby nie było. Te glitche z muzyką to jest spowodowane przez to, że mam wersję ogrywaną na PS3 i to z płytki, więc niestety PS3 chyba nie jest w stanie ogarnąć tak bardzo potężnie graficznej gry i tak potężnie wymagającej gry jak Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PS1. I teraz ruszamy do Gryffindor Tower i tutaj, jak widzicie, ekranu ładowania wam nie wyciąłem. Z tego względu, że nowe ekrany ładowania będę wam zostawiał, bo czemu by nie? Piękne miejsce, powiem wam szczerze, bardzo piękne. I jest to ostatnia lokacja, gdzie będziemy mieli quest ze zbieraniem fasolek. Tym razem fasolki koloru czerwonego. Wszystkie drzwi zablokowane. Come to sample the rare delights of the Upper Castle, eh? Just watch out for Filch and his cat, Mrs. Norris. Anyway, we'll trade the portrait password for, I'll say, red every flavor beans? Chili powder flavor, hot as blazes. No, więc musimy po prostu zabrać teraz czerwone, ogniste fasolki, ponieważ one są o smaku papryczki chili. Whatever. Tak przynajmniej mi się wydaje z tego, co oni tutaj powiedzieli. Ten w ogóle sprawdzian jest bez sensu, ponieważ jest on na tyle łatwy, że serio tutaj ta czasówka jest praktycznie niepotrzebna. Sami zresztą zobaczycie dlaczego, tak uważam. Kompletnie bez sensu. No ale warto wspomnieć o tym, że mamy tutaj platformy, które same się zapadają, więc... Wow, skomentowaliśmy coś więcej na temat tego sprawdzianu, nie powiem, że nie.
No, i tutaj mamy już naszą profesor McGonagall, która na nas czeka z rózgą oczywiście, żeby Harry po dupie dostał. Join us, Harry. We're about to start the transfiguration lesson. Transfiguration is the most complex and dangerous magic you'll learn at Hogwarts. Anyone messing around in my class will leave and not come back. You have been warned. Watch my wand move around the screen and press the symbol button it points to. Complete each sequence 3 times to learn the transfiguration spell, Aviforce. Get ready. That was good. Excellent. Perfect. Good. Now try and keep up. Keep trying. That was good. Excellent. No to lecimy z symbolami w takim razie. Perfect. Trójkąt, kwadrat, trójkąt, X, kółko, X, trójkąt, kwadrat, trójkąt, X, kółko, X, trójkąt, kwadrat, trójkąt, X, kółko, X. Już pewnie jakieś symbole posrałem, co nie? To w ogóle nie fair było, bo ona od razu u góry rzuciła czar, a nawet ten... A nawet różdżka tam nie poleciała, czy tam ten czar, który teraz tutaj, wiecie, naparzamy. Więc to trochę nie fair było, profesor McGonagall. Specjalnie to zrobiłaś, żeby mi utrudnić. Myślisz, że ja nie znam twoich szczerych intencji? No proszę cię, kobito. Welcome, Harry. First use your wand. No, teraz oczywiście trafiłem. W ogóle co to jest za symbol dziwny? Nie żebym się czepiał. To trochę wyglądał jak przez chwilę taki znaczek play, nie? Nie powiem, że nie, taki upośledzony znaczek play. Z tych symbolów. Perfect. No, i to jest nasz nowy czar, który się nauczyliśmy, czyli Aviforce, który zmienia kamienną statuetkę w żywy obiekt. Jak na załączonym obrazku. Bardzo fajny czar swoją drogą. Well done, Mr. Potter. 5 points to Gryffindor. Now use the floating table to leave the class. No, już idziemy na karny dywanik. Tak, i możemy teraz za pomocą latającego stolika dostać się z powrotem do klasy. W ogóle... Śmieszy mnie trochę fakt, jak McGonagall raz mówi na Harry'ego Harry, wiecie, po imieniu, a raz po nazwisku. Meanwhile, the house point hourglasses are slowly filling up. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Slytherin are in the lead on house points. Boom. Nie no, kurde, Slytherin naprawdę. Ślizgoni. Serio oni muszą prowadzić tymi punktami. Nie no, to jest po prostu niedorzeczne. To jest po prostu niedorzeczne. Już wolałbym, żeby Ravenclaw i Hufflepuff prowadzili. W ogóle to jest smutne. Niby są 4 domy, a Ravenclaw i Hufflepuff praktycznie są zapomnianymi domami. Po prostu są, bo są. A nigdy nie było czegoś takiego, by one prowadziły w punktach. Zwykle to Slytherin albo Gryffindor. Takie dwa najbardziej... najrozpoznawalniejsze domy. To chciałem powiedzieć.
O. I Rytek. Chamber Potty Potter. I've got your parcel, Potter. Want it back, do we? Let's have a chase through the attic, then. If you beat me to the end, I might give it back. Or I might not. Let's just see, shall we? Off we go, then. No i zabrał paczkę, która należy do nas. Śmietnik jeden. Złodziej barbarzyńca. Ale o nim kiedy indziej. Halt! You'll need a password to get past me, my lad. Bring me the password and you may proceed. No, więc w dużym skrócie ten portret nam powiedział, że jak zdobędziemy hasło do portretu, to on oczywiście nam otworzy swoją komnatę i tam znajdziemy coś, co może nam troszeczkę zupgrade'uje pewną rzecz. Ale co to będzie za rzecz? Nie będę spoilerował. A co, taki będę. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Zapraszam na grupę na Facebooka, link do Discorda, na moją grupę. Wszystko będzie podane w opisie. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zostaw subskrypcję, dzwoneczek, by być na bieżąco, łapkę w górę lub łapkę w dół, jeżeli się spodobało lub nie, uzasadnij dlaczego. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PS1. Siemanko.